Cześć, Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale. To jest kolejny odcinek komiksów ze strefy, czyli krótkie omówienie komiksu, który został mi udostępniony przez sklep komiksowy Strefa Komiksów w Bielsku-Białej z siedzibą przy ulicy Gazowniczej. Został ten komiks mi udostępniony w celach recenzenckich. Tym razem jest to Jeśli zrobisz to teraz, to co będzie zaraz? Autorstwa Bartosza Sztybora na scenariuszu oraz Piotra Nowackiego, odpowiedzialnego za rysunki. Komiks ten wyda Kultura Gniewu, twarda oprawa, słyszycie. Ja, tak jak mówiłem, mam to ten komiks udostępniony przez strefę. I to jest bardzo specyficzna opowieść. Przede wszystkim jest tu bardzo dużo pomysłów z kadrowaniem. Czyli nie mamy wszystkich obrazków na całej stronie, tylko jeden panel na stronie, później dwa, czasem więcej. Ogólnie rzecz biorąc, dużo takich, nazwijmy to, pomysłów koncepcyjnych, różnie to wyglądających. Co jest ciekawe, jakbym miał powiedzieć, z czym mi się to kojarzy tak mocno dosyć, to pierwsze skojarzenie czytając to Pulp Fiction. Ponieważ mamy tutaj jakby kilka pozornie niezwiązanych ze sobą opowieści dziejących się w podobnym miejscu, w podobnym czasie. Tylko ta pozorna niezwiązaność z czasem się zmienia po prostu. Z czasem okazuje się, że gdzieś to jest powiązane. Albo bohater szedł w jedno miejsce, a w tym czasie przejechał pojazd i okazuje się, że tym pojazdem podróżowała postać numer 2 i tak dalej. I jest to bardzo intrygujące i jest tutaj świetny ten wariant tytułowy, który mi się bardzo spodobał. Czyli była sytuacja i mieliśmy opis, przedstawienie na zasadzie: jeżeli zrobi to albo stanie się to, to będzie taka konsekwencja. Natomiast jeżeli będzie w tą stronę, w drugą stronę, to będzie to i to. Takie fajna zabawa po prostu z tym, co się będzie działo po prostu, jakie są warianty. Dużo jest zabawy, jest to bardzo niestandardowy komiks pod względem formy. Oprócz tego, co mówiłem, czyli różnego planowania kadrów, mamy to, że komiks jest pozbawiony dialogów. Jest po prostu taką opowieścią narracyjną, czyli mamy kadry przedstawiające plus opis tego, co się dzieje, co dany bohater myśli, co czuje. I powiem, że czytało mi się to zaskakująco ciekawie. Pamiętam, że kilka momentów po prostu mnie mocno zaskoczyło i było tak fajne, właśnie takie klimatyczne, takie urwanie, nagle coś się dzieje, typu mam coś zrobić, mam nagle decyzję, przypominam się przeszłość i dzieje się to i to. Ale nie pamiętam tego, muszę sobie przypomnieć, bo to jest bardzo ważna sprawa. Czy ja przypomnę, czy nie? Fajna zabawa koncepcyjna, bardzo ciekawa kreska, bardzo taka ani kartunowa do końca, nie, bardziej kartunowa bym powiedział, ale szczegółowa. Nie są to żadnego rodzaju patyczaki tylko symboliczne, tylko to jest po prostu właśnie odpowiednio dobrana kreska do scenariusza. Ja ze swojej strony jako ciekawostkę, jako fajną opowieść polecam. I też jestem ciekawy, czy wam by się to skojarzyło z Pulp Fiction, jak mi się to skojarzyło. Jeżeli jesteście zainteresowani, oczywiście możecie się udać do sklepu komiksu, między innymi do sklepu komiksowego Strefa Komiksów w Bielsku-Białej. Tam ten komiks możecie sobie po prostu kupić. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.